Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza promuje zdrową polską żywność. Dlatego w Kętrzynie zorganizowano piknik Lubimy Polskie Zboża. Promujemy polskie zboża i żywność, która została wytworzona na bazie polskich zbóż. Mamy tutaj w programie oczywiście i przede wszystkim bezpłatną degustację. Regionalne dania i potrawy powstałe ze zbóż przyciągnęły wielu mieszkańców Kętrzyna i turystów. Należy miałam krupnik, bardzo był smaczny. I bułeczka drożdżowa przepyszna. Jak smakuje? Dobre. A co masz w talerzu? Supa. Kupik. Mama też robi kupik. Kasza, pęczak, bardzo dobra. W domu też stosuje pani w przepisach? Tak, tak. Bardzo często. Bo zdrowa jest. Pierożki z kaszą, bardzo pyszne. Bardzo pyszne. Zawsze przychodzę, jak tutaj taka imprezka jest. Produkty i dania wytworzone ze zbóż mają szereg prozdrowotnych właściwości. Zawierają błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na prawidłową pracę układu nerwowego oraz cenne minerały, magnez, żelazo, wapń czy potas. Warto przy tym pamiętać, że dostępność zbóż jest uzależniona od odpowiednich warunków pogodowych i ciężkiej pracy rolników. Cenne polskie produkty od polskiego rolnika, zdrowe, jak wszystko, co idzie z polskich pól do polskiego konsumenta. Plony są niższe niż zazwyczaj. W zeszłym roku faktycznie też była susza, ale no mniej dała się we znaki. Piknik Lubimy Polskie Zboża obfitował w dodatkowe atrakcje. Jego częścią była prezentacja sprzętu rolniczego, konkursy dla dzieci i dorosłych, a także pokaz młócenia zboża. Wydarzenie było częścią kętrzyńskiego pożegnania wakacji. Zostało sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv